Witam Was, moi drodzy, po kolejnej dłuższej przerwie. Słuchajcie, już mam tyle lat, a człowiek głupi jak dziecko. Zagipsowałam się totalnie. Niestety, nie miałam nawet chęci do tworzenia, byłam wściekła na siebie, na cały świat, że tak sobie utrudniłam życie. Robiłam tylko takie zamówienia, wiecie, konieczne, te, które musiałam zrobić, ale już jestem. Już walczę dzielnie, więc robimy razem dzisiaj. Robimy kartkę ślubną, kartka w formacie DL. Mam przygotowane kwiatuszki robione ręcznie, z takimi błyszczącymi. Będzie tak w jasnych kolorach wycięte. Mam listki. Listki są wycięte z takich... z Craft O'Clock, z tych, wiecie, takich kompletów, które można sobie wycinać właśnie listeczki. One są świetne, bardzo fajnie się z nimi pracuje. Jedyne, co mi znaczy przeszkadza, mogłoby być zielone to z tyłu, ale jest białe, no... Też to nie jest jakiś wielki problem, ale fajnie by było, jakby było zielone. Paseczek w dniu ślubu wycięty z laserem welowe. Papiery, których będę używać, to po raz kolejny bloczek z Actiona. Ten z tymi właśnie takimi teksturowymi, pięknymi, bazowymi papierami. Bardzo go lubię. Cieszę się, że kupiłam sobie dwa. Żałuję, że nie kupiłam ich więcej, no ale może, może jeszcze kiedyś. To nie wiem, czy mówiłam z galerii papieru. Dostałam kiedyś takie do wycinania. To było chyba na takich paskach tych, wiecie. One były gratisowe dodawane. Mnóstwo listków różnych. Zobaczymy, co będziemy wykorzystywać. Jest rameczka też taka. To jest z masy Skika. Taka twarda, mocna. Wiecie, ona jakby to teraz złamać, to pęknie. Ona nie jest elastyczna, ale to jest jedyna masa, która zachowała mi się biała. Bo wszystkie, które miałam, są w pudełku zrobione, niestety są żółte. Wiecie co? I przypomniało mi się, że dostałam kiedyś takie drewienka. O ile pamięć mnie nie myli, dostałam je od Marty Lulek, ale nie jestem na 100% pewna, ale chyba tak. I wygrzebałam sobie tam z tego mojego przydasiownika. Myślę, że dzisiaj je wykorzystam. Mamy karteczkę DL-kę o rozmiarze, znaczy DL-ka, wiecie, ja robię taki rozmiar 19 na 10. Tu już sobie docięłam w środku do obklejenia, dokładnie mam, chyba dokładnie, bo jakoś mi się wydaje, że tu mam tu szerokie trochę, może będę cięła. Jak zwykle do oklejenia wewnątrz kartki, nie, jest ok. Najpierw myślałam, że będę przeszywać na maszynie, ale potem uznałam, że ta kartka taka dosyć zapowiada mi się taka bogata, może nie do końca o to mi chodzi, bardzo zabudowana tymi kwiatami i tym wszystkim. I poza tym mam naciągniętą na maszynie taką nitkę bardziej kremową. Już mi się nie chciało przekładać tego. Muszę sobie... Nie wiem, czy tutaj do końca by ten... Chociaż może tak, bo środki w kwiatkach są brązowe i takie złote, ale... Ale damy radę. Ja zawsze jak sobie rozcinam papiery, staram się zachować tutaj ciągłość tego papieru, czyli tak sobie układam, żeby... Żeby była ciągłość wzoru. Na tych deskach akurat tak bardzo tego nie widać, natomiast na takich... już w zarzystych papierach, czy kwiatowych, jak bardzo często też wykorzystuję, to widoczne jest to. I moje obklejanie. Ja sobie zerknę, czy mnie nagrywa, bo wiecie co, ja tak różne przygody z tym telefonem miałam, więc... I muszę Wam powiedzieć, że... Bo ja zazwyczaj tak kombinuję już, zanim zacznę nagrywać, co by tutaj na tej kartce zrobić. Zastanawiałam się nad tym przeszywaniem. Zastanawiałam się też nad tym, żeby położyć tu z maski wzorek pasmą strukturalną, ale chciałam jednak wyodrębnić te kwiaty. Pomyślałam sobie, że zgubiłoby mi się to, albo byłoby też tego za dużo. Bo to wiecie, nie zawsze są tak twarde te papiery z tego Actiona, muszę Wam powiedzieć, że mega. Bardzo lubię z nimi pracować. Mam kupione dwa bloczki, takie śliczne, różowe, już mnóstwo czasu leżą. I takie wycinanki do tego. Boże, nie wycinanki, tylko te wypychanki, bo chciałam robić album, ale teraz troszeczkę mi się nałożyło różnych projektów. Jeszcze ten gips i to już w ogóle
jestem gdzieś na tyłach. Jak zwykle podklejamy sobie bermatą. Ja, jak już wiecie, od jakiegoś czasu bermatę sobie podklejam takimi taśmami, żeby po prostu ona mi się nie rozdwajała, żeby ta karteczka była estetyczna. Żeby nic tutaj się złego nie wydarzyło. Mam takie fajne paski, bo robię teraz album. I mam mnóstwo takich właśnie odpadków różnych. I ten akurat mi tutaj zadziałał. I zobaczcie, oprócz tego, że nie będzie nam się to rozdwajać i rozchodzić, no bo wiadomo, to jeszcze też estetycznie wygląda to tak ładnie wykończone. Myślę, że... Okej, a klej powinien to złapać bez problemu, więc nie będzie z tym tak źle. I tu robimy sobie panel. Ja lubię takie te kartki z panelami. Bardzo często właśnie widzicie, jeżeli ktoś ogląda mnie i nie wiem, na Facebooku gdzieś tam śledzi, to wie, że zawsze kiedy ja robię coś z takich kwiatów ręcznie robionych i one są takie większe, to jednak zawsze kończy się na takim panelu, bo jakoś tak najfajniej mi to. I tu sobie to jeszcze teraz możemy poharpaganić. Przygotowuję się też intensywnie bardzo do Candy, choć jeszcze daleko tam mam z tymi subskrypcjami do tej liczby subskrybentów, kiedy będę Candy organizować, ale chciałam coś specjalnego, coś fajnego dla Was przygotować, więc już też walczę z tym, więc wiecie, po prostu czas umyka mega szybko. Tu mam kawę, przesunę sobie tylko, bo z moim talentem to różnie bywa. Dobra. I teraz tak. Dawno nie wykorzystywałam właśnie tych rameczek i pomyślałam sobie, że tę ramkę wykorzystam na pewno. Jakoś tak stęskniłam się za nimi. Czasem odkopuję jakieś stare rzeczy. Znaczy stare rzeczy w sensie takim... Nie, to jest za duże jednak. Dawno nie robiłam. Słuchajcie, mam wycięte te zielone listki. Nie wiem, czy będę ich wykorzystywać, ale ja zawsze lubię tak, wiecie, przygotować sobie więcej. Może tak tu złożymy, żeby to fajnie wychodziło za tą rameczkę. O, zobaczcie, fajnie to wygląda. Zobaczymy teraz drugą stronę. Może tu też się da. O, nawet całkiem fajnie, bo się tu zagęściło. Zawsze potem coś brakuje mi w tym środku. Albo tak z tej strony. Albo większy tu. O. Układanie kompozycji zawsze jest takim, czy może nie tyle problematycznym, ale najwięcej czasu pochłania naszego. Przynajmniej mojego. Tu sobie to damy. Wiecie co, chyba tak to zostawię. Nawet fajnie się to od razu ułożyło. Ja co prawda, tak jak mówię, już coś tam kombinowałam, jakby tutaj ugryźć ten projekt, ale wiecie jak to jest. Planuje się, a potem zupełnie coś innego wychodzi. Więc akurat aż tak bardzo się tym nie kieruję. Mogę się jedynie... I teraz pewnie wszystko mi się sypnie, no bo przecież... O, jest okej. Oprócz tego, że właśnie sobie sparzyłam palucha. Au! Okej, dobra, prosto. Przykleiło się. Na szczęście sobie rękę kremowałam przed pracą, więc to się to przykleiło do kremu i odeszło. Świetnie! Kurczę! Zawsze mam najgorzej zacząć, więc już teraz będzie chyba prościej. Tu mam jeszcze takie ładne, to chyba jest Sizzixa, mam wykrojnik właśnie z takim różnym zestawem listków. I strasznie mi się ten spodobał. Jeszcze gdzieś go tu wepchnę. Wolałabym, żeby on był pod tą ramką. Mi
śliczne są. One są różne. Różne, różne, różniste taki zestaw listków. Widzicie? No dobra, będę przyklejać jeszcze raz. Zestaw takich różnych listków jest. Chyba Sizzix, dobrze pamiętam. Świetny. Bardzo, bardzo fajny. Bardzo lubię. Bardzo fajnie się z nimi pracuje, bo one są takie. Takie do uzupełnienia bardzo. Jak to było tu? To tu. Nie, to tu. Widzicie, przedtem się fajnie ułożyło. Ten tu. O, i tu będzie karteczka, dobra. Słuchajcie, ja to zaraz przyklejam. Kwiatuszków nie robiłam już z Wami, bo tak jak już mówiłam w jednym z ostatnich filmów, no bardzo często kwiatki robiliśmy razem. Nie wiem, nie chciałabym Was też jakoś tak zanudzić tym, a chyba dałam ten mały tu. Czekajcie, spróbujemy go jeszcze. O, tak, w tą stronę, dobra. Mały się już tu przykleił. Nie chciałabym Was też zanudzać i za każdym razem tych kwiatków robić, bo ja najczęściej robię w podobnym stylu. Wiecie, chciałabym się bardziej rozwinąć. Oglądam dziewczyny, piękne kwiaty robią. Ale najczęściej jest też no, ten brak czasu, non stop coś tam. I gitara. Tu mam takie, to jest wykrojnika Olba. To jest zestaw chyba do robienia magnolii, o ile pamięć mnie nie myli, bo mam go już bardzo długo. I ja robię tu takie szpiczaste kwiatuszki z tego. One są takimi fajnymi uzupełniaczami do różnych kompozycji. Bardzo, bardzo lubię z nich korzystać. Tylko sobie odwrócimy, bo tu mamy... I z środek zrobiłam z perełek normalnych, takich, wiecie, z dziurką do naciągania na... Czekajcie, sobie tu podepniemy trochę wyżej. One są bardzo fajne, bo są takie... Właśnie to, nie wiem jak to nazwać, taka ta szpiczastość ich powoduje, że bardzo fajnie w kompozycjach one się tak wtłaczają gdzieś i można z nimi pokombinować. Bardzo lubię je. Ale mówię, już bardzo długo mam ten wykrojnik. Kiedyś, bardzo dawno temu robiłam z nich różyczki. Ja chyba nawet jakiś filmik mam z tego taki brokatowy. Z takiego brokatowego potem robiłam na brokatowo je. Dlatego ogólnie to wykorzystuję je właśnie. Raczej do tych pojedyncze płateczki. Słuchajcie, i co powiecie? Ja myślę, że tak to będzie ok. Może bym to trochę wygięła w tym kierunku. Zobacz, ten napis nawet tutaj by ładniej wyglądał. Nie, tu damy. Drewienka są piękne. Koniecznie chciałam je wykorzystać dzisiaj. Nie do końca wiedziałam jak. Żeby to tak zrobić z tym napisem jakoś. Tu, o, zobaczcie, damy coś takiego. O. Nie wiem, nie wiem skąd Marta to ma, ale są prześliczne. Bardzo ładnie. Mówię, chyba od Marty właśnie dostałam. I kiedy zobaczyłam je pierwszy raz, byłam zachwycona nimi. Potem nie do końca byłam pewna, jak to wykorzystać w pracach. Ale widzę teraz, że można spokojnie to fajnie tutaj wkomponować. Zobaczcie, tu pod listeczek. Mega, bardzo ładne są. I tu się to tak fajnie jakoś nam, zobaczcie, teraz ułożyło. Tu może też taki włożymy. Oje. Dokładnie. Pod spód. I tu jeszcze damy ten kwiatuszek jeden.
Tęskniłam już bardzo do nagrywania. Mówię wam, byłam tak zła na wszystkich, najbardziej na siebie, bo człowiek nie myśli, a potem... Ale cóż, uczymy się na błędach, więc mam nadzieję, że już takiego nie popełnię. Po prostu to był obłęd. Mówię wam, byłam tak uziemiona. No cóż, życie. Taki malutki, może ten. Boże, nie mogę się napatrzeć. Piękne są te patyczki, takie, nie wiem czym to jest zrobione, ale mega. Mega ładnie się błyszczą. Nie wiem, czy to będzie w kamerce widać. Oj, potem spróbuję. Gorzej, żeby je tak chwycić, ale ogólnie nie wiem, czy uda mi się to w kamerce uchwycić. Postaram się wam to potem pokazać. W pracy podniosę. Nie, to nie jest za gruby. O, ten. Tutaj. Będzie idealne. A może Marta to sama robiła? No i git. Zaraz zdejmujemy z maty. Czy mi się tu plastik skończył i chyba mi to... Dobra. Zaraz sobie z tym poradzimy inaczej. I zaraz wsuniemy. Dobra. Oj no, w miarę szybciutko to idzie. Myślałam, że będę miała większy problem. I ten chyba tak zostawię właśnie. Chociaż nie wiem, czy tą szerszą stroną. Wsuniemy, a to tak. Musimy tak, żeby tutaj nie przyciskać, żeby jednak ten napis taki był w miarę widoczny. Może mamy jakiś węższy i dłuższy. Coś takiego. Myślę, że to będzie lepsze. Może w tę stronę. Nie, to Matko Święta. Co człowiek się nakombinuje. Jak to się mówi, zanim świętym zostanie. I tu teraz sobie to wsuniemy. No cudne są naprawdę te patyczki. Muszę tam dociec, kto, od kogo to dostałam. Tak jak mówię, no ja na 90, na, no już powiedziałam teraz 90, a mówiłam 80. Jestem pewna, że to było Marty, ale ale dowiem się, bo no normalnie odkryłam potencjał tych patyczków teraz. Jestem zachwycona nimi. Bardzo fajnie się je sobie ukrócimy. I tu jeszcze dołożymy. Ja mam nadzieję, że mnie tam widać. Wiecie co, ja tak, kurczę, czasem tworzy, a potem... Potem nie widać nic. Nie, to jeszcze krótszy. Dzisiaj tak spokojny dzień był, od rana się nic nie działo, mówię, nagrywam. Bo ja potem tak nie lubię, jak klienci przyjeżdżają i mi to po prostu... Znaczy, cieszę się, jak przyjeżdżają, tylko że jak muszę przerywać nagrywanie. Zobaczcie, całkiem fajnie to wyszło, bardzo mi się podoba z tymi patyczkami.
ten napis. Dalej nie jestem przekonana, czy tu, czy tu. Czy tu. Dobra. Troszkę go skróciłam i spróbujemy go tutaj montować. A może tak pod tym trochę. Zobaczcie. Ale wiecie, co ja sobie zrobię? Ja go podkleję jeszcze na kawałku bermaty. Bo ja coś widzę, że on się tak chybocze. W sensie takim, że może mi się zniszczyć. Tu już nie będę. Nie będę już tu tego oklejała, wiadomo. Taśmą. O, zobaczcie, on będzie bardziej stabilny i tak chyba będzie mi go lepiej. O, teraz. On przedtem się troszeczkę ruszał i był taki nie do końca. Sobie tak odsuniemy ten kwiatuszek może. O, dobra. Teraz będzie gitara. Nawet fajnie się to sobie krzywo obcięłam, teraz to widzę. Mam straszny problem właśnie. Nie potrafię prosto obcinać. Jak robię odręcznie coś, muszę dociąć właśnie jakiś kawałek papieru, zawsze zjadę krzywo, nie wiem. Zobaczcie, nie chcę się to złapać. Sobie chyba jeszcze zrobię coś takiego, że tutaj przykleimy. Kosteczkę 3D. Może to pomoże, jak to się mówi. O. Dobra, teraz coś się zadziało. I tu też to zrobię chyba. Zaraz zobaczymy. Czy jeszcze jedno? To było za nisko, ale już naprawiam swój błąd. O, widzicie? Po prostu było za wysoko, wszystko było nawarstwione i ale się pokleiłam. I nie chciała mi się ta tasiemka tam złapać, ta karteczka. I co? Ożywimy to brązami trochę, znaczy może ożywimy, nie tyle ożywimy, co troszeczkę damy takiego pazurka, żeby coś tu było takiego w innym kolorku. Tak, tak to zrobię. I karteczka prawie jest gotowa. Życzenia potem sobie tam wydrukuję. Jak to u was jest, jak robicie karteczki na zamówienie, drukujecie? Kiedyś już ten temat gdzieś, pamiętam, był poruszany, ale nie pamiętam gdzie. Czy drukujecie już życzenia, czy zostawiacie puste i klient musi sobie sam wypisać? Bo mnie najczęściej proszą, żeby jednak było to wydrukowane. Może bardziej tak się im podoba, jak to jest tak zrobione już całe. Ale wiem, że są różne opinie w tym temacie i bardzo chętnie poznam wasze zdanie. Czy wy preferujecie właśnie takie samodzielne życzenia, czy też drukujecie zawsze i oddajecie kartkę już po prostu z wydrukowanymi życzeniami? A zobaczcie, jeszcze coś się tutaj stworzyło, bo myślałam, że to na tym patyczku fajnie będzie wyglądać ta gałązka i rzeczywiście fajnie się wkomponowała i listeczek. No, myślę, że tu już nic nie będziemy dodawać. W porządku.
Miałam wycięte zielone, widzicie, a jednak jednak obyło się bez zieleni. Za to fajnie połączyło się to białe z tym beżem, bo w ogóle te papiery są takie właśnie biało-beżowe, te aksjonowskie z tej kolekcji. Więc one tu zagrały bardzo fajnie. Dobra. Słuchajcie, jak się nie do tak, to trzeba tak. I już jest. Zawsze sobie można jakoś poradzić. W porządku. Chyba już nic nie będziemy tutaj dodawali. To już chyba będzie za dużo. Też nie, 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 nie. Kwiatuszki zostaną do innego projektu. Listki też zresztą. Zobaczcie ile. Już sobie odsuwamy. Tak wygląda w ostateczności praca. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Że się zainspirujecie, bo to zawsze jest bardzo miłe, kiedy nasza praca staje się po prostu inspiracją dla kogoś. Ja bardzo lubię, jak piszecie do mnie i albo podlinkowujecie swoje prace. To jest bardzo, bardzo miłe. Jeszcze te moje kropelki też bardzo lubię dodawać, bo one są takie przejrzyste i tak ożywiają. Dodaję takiego. Chociaż nie wiem, czy tutaj fajnie by się to tu zapełniło. Na razie zdejmę, będę myśleć. Zawsze sobie w takich sytuacjach mówię, że fajne są te live'y, bo wtedy byście mi poradzili na żywca. Ale zawsze możecie jeszcze w komentarzu wpisać, czy te kropelki były fajne, czy nie, bo karteczka jeszcze nie odfruwa ode mnie tak na amen, więc jeszcze zawsze można ją uzupełnić. Myślę jeszcze o sznureczku, ale chyba to by było za dużo, bo ponieważ kompozycja jest w miarę już tutaj bogata i nie będę już tutaj z nią nic robiła. Wydrukuję sobie życzenia jeszcze tylko i chyba to by było na tyle z tą karteczką. Dobra. Jest w przygotowaniu albumik. No, wiecie co, mam sporo planów, ale no niestety, tak jak mówię, ten gips troszkę mi ich pokrzyżował. Ale tak w życiu bywa, musimy się uczyć cierpliwości. Mój ulubiony Microblaze, pytacie o niego. W wiadomościach bardzo często pod filmikami. Jest to Microglaze z Judy Kins i ja go kupiłam na strychu. On się pojawia od czasu do czasu. Bardzo polecam. Jest to fantastyczny produkt. Ja bardzo często wykorzystuję go właśnie do pokrywania stempli, ponieważ digi stempli, ponieważ drukując właśnie na atramentówce, to potem mam fajnie pewność, że po prostu nie zamoknie, nic się nie zdarzy z tym, więc jak najbardziej, oj, Wam polecam. Nawet jeśli chwilowo nie ma, albo na strychu, albo gdzie indziej, można sobie powiadomić, dać powiadomienie o dostępności i kiedy one są, to stryszek zawsze pisze, że jest dostępne. Więc jest dostępne. I można kupić. Dobra, moi drodzy. Życzonka sobie wkleimy do środka. To by było na dzisiaj koniec roboty. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję Wam, moi drodzy, serdecznie za obecność Waszą, za komentarze, które umieszczacie pod filmami. To jest bardzo miłe, bardzo, bardzo mobilizujące. Ja naprawdę bardzo się cieszę z Waszej obecności i tego, że znajdujecie czas na to, żeby zawsze tam do mnie zajrzeć. Tak jak mówiłam, jest w przygotowaniu albumik, więc chyba następny będzie album, bo mam dwa do zrobienia, więc no, troszkę czasu muszę poświęcić na to. Jeszcze, tak jak mówiłam, przygotowuję kędy po drodze. Będzie się działo. Życzę Wam wspaniałego, cudownego dnia, udanego tygodnia
i weekendu przede wszystkim, bo ja pewnie to na piątek wrzucę, więc udanego weekendu. Zapraszam Was już na następne filmiki i co? I do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.